Siema widzowie, jest godzina 8 rano, minus 3 na Podlasiu. Hello, meinen widzowie. Meinen widzowie. Słuchajcie, jest akcja, kupiłem kładzisza, jedziemy właśnie ogarnąć go na myjnię, bo jest strasznie ubrudzony. Pozdrawiam serdecznie sprzedających z Wałcza, Pershinga i jego syna. No i co tu więcej dodać? Zaraz zobaczycie, co to jest za sprzęt. Myślę, że nikt się nie spodziewał, ja sam się nie spodziewałem się, że coś takiego kupię w ogóle, także grubo. No ja jeszcze go nie widziałem w sumie. A i Maćka reakcję też zobaczymy na niego. Oho! Już nas mają. No zobaczmy. O kurwa! Majster. Oponka jakaś jest. Dasz radę wskoczyć i tam patrzeć z tym przodem. No zaraz spróbuję. Ja będę nagrywał, majster. Co? Widać, luksus. On nawet amortyzator skrętu ma, widzowie. Dla mnie to jest nowość, taki kładzisz porządny. On ma 450 pojemności. 400 koni felga. A jest o, tak... i nawet ma lampę, widzę. No. To nasi już byli, Janusze. Luksus. Kurwa. Idziesz do tyłu? A, chyba hamulec trzeba. A nie? Poczekaj. A, poczekaj, bo mam... Pod przyczepkę podłożyłem ten. Duży, co? Trzymaj. Spory. No co no? Rumfel jakich mało. Trzeba trochę wymyć. Zobaczymy, o tu jakiś ten. A to nawet amortyzator skręty. Ciekawe czy to dużo daje w kładzie. Nieźle. Kurde, tak to się wydaje, spoko. Tu tam trochę obrzygany, ale nie umyty. Kurde, nie mam nic, portfela nie brałem. Tylko telefon. Chyba jest, no. Jak go, ciekawe jak będzie wyglądał, jak go Patryk umyje. Ale ogólnie tu, o, FMF. Ale to musi się dobrze drzeć, co? No, kurczę, cofnij go do tyłu trochę. Dobra, dobra. No i dobra. Zobaczymy efekt końcowy. Widzowie, na Podlasiu takich nie ma. Ja. Kurwa, ale wlecza mi. Skądś ty to wytrzasnął. Fejson. Ja. Ale ładny taki biały by był. Nie. Ale fajnie, ciekawe jak to chodzi. Kurde, ale na pierwszy rzut oka to fajnie, że ten kład jest taki dosyć szeroki. To nie będzie taki wywrotny, bo ogólnie no, w kładach jest to najgorsze, że no łatwo się, znaczy łatwo, no ktoś jak pierwszy raz jeździ, to na pewno łatwo się wywalić. Także on jest taki szeroki, no ciekawe, ciekawi mnie bardzo. No 450, myślę, że to fajny sprzęcik. Kurwa, mają ludzie na tym Podlasiu. Się dorobili na tym. Podtlenek azotu jest z tyłu. Wiesz co to jest? Nitro. Meinen Widzowen, tak się prezentuje Canam 450DS MX 2009. Na Podlasiu takich nie ma. Kurde, umyty sprzęt. Wiem, że akumulator jest słaby. Ciekawe czy on odpali. Ale luks, ciekawe. Godzina 8 rano. Na pewno jeździ, ma co. Luksu. Zobaczcie, no jest naprawdę kawa. Weź ma tak wsiąść na niego. To jest kawa kłada. Patrzcie. No dobra, nara widzowie.